Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. 3, 2, 1, zrób to sam, matematyczne coś z niczego, to temat naszego webinaru, którego prowadzącą będzie pani Barbara Benisz. Już za chwilę przekażę jej głos, ale zanim to nastąpi, powiem szybko o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Tam mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej lub zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi sygnał, ja postaram się szybko pomóc. Widzę, że już Państwo korzystają z czatu, więc chyba wszystko działa i słychać. Cieszę się. Dzień dobry wieczór właściwie. I nie zabieram więcej czasu, przekazuję głos Asi. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję, że w tym grudniowym, zakręconym czasie znaleźliście Państwo czas, żeby wziąć udział w naszym webinarze. Temat, jak powiedziała Daria, coś z niczego i to będą zarówno pomoce wykonane faktycznie z tak zwanych surowców wtórnych, ale też wykonane przy pomocy internetowych generatorów. Jak powiedziałam, nazywam się Barbara Benisz, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej od ponad grubo 35 lat. Pracuję w szkole podstawowej nr 20 w Rybniku i od jakiegoś czasu jestem członkiem grupy społecznościowej, takiej facebookowej Super Belfry, która jest moim wsparciem i daje mi mnóstwo inspiracji do pracy. Jeżeli chodzi o plan naszego webinaru przedstawia się następująco. Czyli coś z niczego, surowce wtórne w służbie edukacji, tak sobie pozwoliłam żartobliwie to nazwać, coś z sieci, czyli robimy własne pomoce przy pomocy internetowych generatorów, później zabawy matematyczne, ruch i matematyka, czemu nie, i podam kilka miejsc w sieci, które warto odwiedzać i gdzie szukać inspiracji. Jak wiemy, na matematyce, podobnie jak na innych przedmiotach, bardzo ważna jest koncentracja i ja Państwa gorąco zachęcam, żeby też skoncentrować się przed rozpoczęciem właściwej pracy. Na ekranie widzimy, może znamy, a już niektórym, mucha. Dowodzi ona, czy stosowanie jej przeze mnie dowodzi, że mucha faktycznie wzmaga koncentrację dzieci. Zaraz wypróbujemy to na Państwu, jeżeli oczywiście się zgodzicie. Chodzi o to, żeby śledzić wzrokiem, gdzie mucha podąża, natomiast jeżeli opuści jak gdyby pole, to wtedy proszę szybciutko na czacie wpisać słowo wystrzyma. Więc spróbujemy. Mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo, mucha idzie w dół, mucha idzie w prawo. No i u mnie wyszła, u Państwa jak? To może jeszcze raz. Mucha idzie w dół, mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo. No, wyszła, super. Mucha idzie w górę, mucha idzie w prawo, mucha idzie w dół, mucha idzie w prawo, mucha idzie w prawo. I w ten sposób jakby zachęcamy dzieci do tego, żeby skupiły wzrok na tym, co chcemy im akurat zaprezentować. Możemy sobie taką muchę, taką drugą wersję muchy dopasować do aktualnie realizowanej tematyki. Powiedzmy, że będzie trochę inna. Tu widzę jakieś trudności techniczne, Państwo zgłaszacie. Czy ja w ogóle jestem dobrze słyszalna? Bardzo proszę o potwierdzenie na czacie. Nie bardzo, tak, szumy, więc różne są. Może wiatr u nas jest silny, może dlatego. Rwie głos. Znaczy, są tak zróżnicowane opinie, że nie wiem, faktycznie ja mieszkam właśnie na południu Polski, na Śląsku dokładnie, więc jest silny wiatr, nie wiem, czy to powoduje takie zakłócenia. Bardzo proszę teraz, dobrze? O głos w mikrofonie. Sekundkę.
czy teraz jest trochę lepiej? Czy teraz jest lepiej? Aha, to może faktycznie ten głośniczek był nie tak jak trzeba. Bardzo proszę zgłaszać, jeżeli znowu jakaś niedogodność się przydarzy. Dobrze, no to wracamy do naszej muchy, która weszła na choinkę. To oczywiście może być łąka, to nie musi być mucha. No i teraz też spróbujemy poprowadzić za nią wzrokiem. Mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo. Właśnie, i gdy taką muszkę umieścimy sobie na planszy podobnej do tej, to możemy już tutaj jakieś myślenie matematyczne zastosować. Kiedy mucha na przykład dojdzie do pola 8, zadaniem dzieci jest podać działanie, którego wynikiem właśnie jest 8. Może spróbujemy jeden taki przykład. Cały czas jakby nasz wzrok wraca do tej muchy i ruszamy. Mucha idzie w górę, mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w lewo. I zadaniem dzieci jest podanie działania, którego wynikiem jest 4, czy to będzie klasa pierwsza, będzie to na przykład 6 odjąć 2, jeżeli klasa starsza, może być wynik z tabliczki mnożenia. Oczywiście 4 czy 2 plus 2. Świetnie. Dlaczego akurat zabawa? To nie muszę chyba Państwu specjalnie tłumaczyć i objaśniać. Zresztą wielu psychologów twierdzi, że zabawa jako naturalna aktywność dziecka powinna być wykorzystywana także w edukacji szkolnej, a już na pewno w edukacji wczesnoszkolnej. I zabawa umożliwia lepsze zapamiętywanie, rozwija spostrzegawczość dzieci, skupia ich uwagę, zwiększa wiedzę, rozwija szkolne umiejętności, umożliwia wielokrotne powtarzanie wiedzy w atrakcyjny sposób. Wiadomo, że jeżeli każemy dzieciom w formie wyłącznie werbalnej, nie wiem, powtarzać ile to jest, czy powiedz, wymień wszystkie iloczyny i tak dalej, czy każemy im pisać słupki, to nie będzie to tak atrakcyjne dla mnie, jak Dobra, to postaram się zwolnić. I zaczniemy może od tego, co było powiedziane na wstępie, czyli coś z niczego. Na pewno w Państwa domach czy w klasach dzieje się mnóstwo plastikowych zakrętek, nawet plastikowych nakrętek. Ja czasami wykorzystuję właśnie nakrętki do wykonania takich bardzo prostych pomocy dydaktycznych. Tutaj zaprezentowałam takie kwiatki matematyczne, dokładnie związane z tabliczką mnożenia. Po prostu na odwrocie takiej nakrętki piszemy liczby i piszemy działania, czyli po prostu działania z tabliczki mnożenia. I zadaniem dzieci jest ułożenie wokół tego środka, w którym jest wynik, czyli jest wynik mnożenia. Wokół układamy pasujące do niego działania. Kolejną taką pomocą, również bardzo prostą, są coś w rodzaju gier planszowych. To same dzieci potrafią wykonać. Wykorzystałam tutaj zużyty kalendarz, taki trójdzielny. Dzieci obrysowały kształt nakrętki, umieściliśmy na nich liczby, a na nakrętkach odpowiadające tym liczbom działania. Bardzo proste memory również można wykonać na wewnątrz nakrętki wpisujemy działanie, a w innej wynik. I po prostu dzieci dopasowując, tak jak w prostej grze memory, dopasowują działanie do wyniku. Bardzo lubię wykorzystywać w swojej pracy patyczki i to albo są patyczki zakupione w aptece, takie patyczki laryngologiczne, albo też mam mamę, która pracuje w jednym ze sklepów. Po prostu po sezonie letnim przynosi mama niewykorzystane patyczki do lodów, takie drewniane, proste, i na nich przy ich pomocy wykonuje sobie różne takie wreszcie pomocy. Tutaj zaprezentowałam taki sposób do wykonania
Gdy opracowano monografię liczby, czyli na patyczku umieszczona jest cyfra, umieszczona jest ta liczba wyrażona słownie i zapisem bym do niego dopasowujemy albo guziczki, albo fasolki, albo dowolne obrazki, zależy co tam w swoich zasobach posiada. Tutaj zaprezentowałam przykład, jak można w sposób umowny tworzyć liczby dwucyfrowe bądź też trzycyfrowe. Każdy patyczek jest oznaczony kolorem i dzieci budują liczby. Bardzo przydatne również mogą być rolki po papierze toaletowym. Wykorzystujemy je nieraz, czy to na zajęciach plastycznych, czy jakichkolwiek innych. Dalej słyszymy, że kiepski dźwięk. Bez słuchawek. Może ja po prostu zmienię słuchawki. Proszę teraz spróbować. Próbuję bez słuchawek, przez mikrofon tylko. Czy bez słuchawek, bez mikrofonu jest lepiej? Czy mogę teraz tak? Dobrze, to ja może spróbuję bliżej troszeczkę. Proszę. Aha. Dobrze. Czy mam powtórzyć coś z tych poprzednich slajdów? Dobra, będę mówić wolniej. To zapytam jeszcze raz, czy powtórzyć, wyjaśnić coś z poprzedniego slajdu? Dobrze, czyli idziemy dalej, zatrzymaliśmy się na rolkach. Super, na rolkach po papierze toaletowym, jak widać. I tutaj proszę spojrzeć, mając kolorowy papier, pisak, wystarczy okleić taką rolkę, napisać na niej liczby. I dzieci przyporządkowują do każdego pudełka papierek z działaniem. Możemy wykorzystać również, te same pomoce możemy wykorzystać wielokrotnie, bo powiedzmy, że pojawią się na rolkach liczby jednocyfrowe, okroimy dodatkowo kolorem czerwonym, niebieskim i zielonym, już możemy budować liczby dwucyfrowe bądź też trzycyfrowe. Uwielbianą przez moich uczniów zabawą z wykorzystaniem patyczków jest kabum. Tutaj również z odzysku mamy puszki oklejone kolorowym papierem. Mamy patyczki laryngologiczne z napisanymi działaniami. I tutaj również w zależności od poziomu, czyli w klasie pierwszej działania do 10, mogą być działania do 10, działania do 100, czy też ilościne tabliczki mierzenia. Takie patyczki wrzucamy napisami do dołu, wrzucamy do puszki i uczniowie w niewielkich grupkach, najlepiej 4, maksymalnie 5 osób, losują, czy wyjmują patyczek z puszki, odczytują działanie, mówią wynik. Jeżeli wynik jest prawidłowy, to dziecko zostawia patyczek dla siebie. Jeżeli natomiast zdarzy się, że wylosuje patyczek z napisem kabum, bo kilka takich patyczków w tym pudełeczku naszym musimy mieć, jeżeli taki patyczek wylosuje, no to wtedy niestety odkłada wszystkie patyczki z powrotem do pudełka. I możemy na przykład ustalić, że przez powiedzmy 5 minut bramy i później sprawdzamy, które dziecko ma tych patyczków najwięcej. Kolejny taki powiedzmy śmieć czy surowiec wtórny to są wytłoczki po jajkach i pojemniczki, które dzieci znoszą też mi do szkoły, pojemniczki z Kinder Niespodzianek. I tutaj możemy w przeróżny sposób wykorzystać zarówno te wytłoczki, jak i te tak zwane jajeczka, ale w sposób opisany, czy pokazany w tym obrazku, czyli na
jajeczkach, tych jajeczek piszemy wyniki z tabliczki mnożenia, natomiast do środka, do tłoczki wkładamy kartkę z działaniami. Oczywiście jajeczka wysypujemy do jakiegoś pudełeczka czy koszyczka, dziecko losuje jedno z tych jajeczek i w odpowiednim miejscu musi je umieścić. Proszę zauważyć, że tych karteczek możemy mieć więcej i możemy nawet w jednym pudełeczku umieszczać je na zmianę i w ten sposób dzieci ćwiczą sobie tabliczkę mnożenia. Również talerzyki papierowe, czasami nawet jakieś odzyskane, czyste talerzyki po jakiejś klasowej imprezie, możemy wykorzystać na przykład w klasie pierwszej, pokazany na zdjęciu sposób, czyli dzielimy talerzyk na powiedzmy cztery części, mamy na każdej z tych części kilka guziczków, nie wiem, fasolek, cokolwiek mamy w swojej klasie. I zadaniem dziecka jest przypięcie takiej klamerki do bielizny, spinacza, z naklejoną na nim liczbą, czyli przyporządkowanie cyfry do zbioru. Co możemy wykorzystywać na naszych zajęciach? Tu na przykład mam zużyte czy niepotrzebne, nieaktualne już wizytówki. Na odwrocie ich można pisać działania bądź też liczby. Być może w naszych zasobach, w szafach szkolnych znajdują się materiały, jakieś pozostałości z uczniowskich w zasadzie każdy przedmiot, który posiadamy, możemy jakoś wykorzystać. Wystarczy nasza inwencja. Proszę na przykład spojrzeć, jak Państwo myślicie, czemu zamieściłam tutaj zdjęcie rajstop. Czy ktoś ma jakiś pomysł, proszę na czacie dać znać, czy to opakowanie nadaje się tylko do wyrzucenia, czy być może możemy go wykorzystać na lekcji matematyki. Tekturka super, jest świetna tekturka w rajstopach. Można na przykład jakieś gminy podwójne bez tego zrobić, bądź też wykorzystać do zabaw, które będą opisane później. Więc może od dzisiaj Państwo zamiast wyrzucać, czy zanim coś wyrzucicie, to obejrzycie dwa razy, bo być może przyda nam się do wykonania jakiejś pomocy. Tak jest. Widzę, że nie tylko ja zbieram różne śmieci, ale Państwo tutaj też gromadzicie swoje zasoby. Opisała sposób tworzenia prostych pomocy dydaktycznych z surowców wtórnych Joanna Apanasewicz. Można pod tym linkiem, jeśli Państwo dostaniecie prezentację, to będzie można sobie tam poklikać, można ją pobrać i dowiedzieć się, jak niemal z niczego wykonać pomocy dydaktyczne. Również często w swojej pracy korzystam z darmowych generatorów działających online. I kilka takich generatorów chciałabym tutaj pokazać. Czemu akurat generator? Po prostu, bo po pierwsze są proste, bardzo intuicyjne w obsłudze. Nie wymagają zazwyczaj rejestru zakładania konta. I mają ten plus, że w kilka minut możemy, czy tam powiedzmy kilkanaście minut, możemy utworzyć sobie gotową pomoc. I pierwszym z takich generatorów, który tutaj pokażę, przeskoczyło troszeczkę, sekundkę, to jest taki generator do tworzenia kart w kropki, w linie, w trójkąty i tak dalej. Sterując tutaj jakby tymi suwakami, możemy ustalić sobie, jaki rozmiar tej kratki chcemy mieć, jaki kolor, czy mocny, nasycony, czy też mniej. I za pomocą takiego generatora możemy tego typu kratki sobie papier w kratkę sobie jak gdyby wygenerować i możemy go wykorzystać w następujący sposób. Na przykład generujemy sobie kartkę, gdzie te kwadraciki są sporych rozmiarów, to są takie 3-4 cm i wtedy albo w pańcie, albo po prostu ręcznie wpisujemy w każdą kratkę liczbę. Tu akurat mamy iloczyny z tabliczki mnożenia. No i proponuję taką prostą grę, być może znaną. W tym wypadku jest dwóch zawodników. Każdy z nich ma kredkę w swoim kolorze.
potrzebujemy kostki do gry. Dziecko rzuca kostką, powiedzmy, że wypadło mu 3 i 7, dokonuje obliczenia i kolorem kredki jakby zakreśla jedną linię wokół tego pola 21. Gdy jest klasa starsza, możemy wykorzystać, w trzeciej powiedzmy klasie, możemy wykorzystać kostki dziewięciościenne, czy takie, jakie mamy. Jeżeli natomiast nie mamy dostępu do takich kostek, to są radzę w ten sposób, że dzieci mają 3 kostki i same planują, w jaki sposób, jaką ilość oczek chcą wybrać. Czyli na przykład dają oczka z 2 kostek, mnożą przez 3, dajemy im prawo wyboru, w ten sposób też stosują sobie różne strategie obliczania. I proszę zobaczyć, tutaj już jest jakby kolejny etap tej gry. Dziecko, któremu udało się jakby stworzyć obwódkę wokół jakiejś liczby, ma prawo tę liczbę sobie pokolorować. Czasem jest tak, że uczniowie się nawzajem biją, ale czasem współpracują podczas tej gry. Innym rodzajem generatora jest bingo. I tutaj możemy, edytując sobie taki bingo, możemy wpisywać dowolne liczby, dowolne działania. Możemy wybrać wielkość kart, czy to bingo będzie 3x3, 4x4, czy też 5x5. Możemy wybrać szablon. I tu zazwyczaj, no, jeżeli drukujemy, to patrzymy albo chcemy to zrobić w sposób ekonomiczny, czyli na takim zwykłym jakimś wzorze. Jeżeli chcemy jakiś ozdobny, są świąteczne i noworoczne i różne inne. I proszę zobaczyć, tutaj mamy link oczywiście do tego generatora, tak jak do wszystkich, wszystkie będą podane w prezentacji. Zasada jest bardzo prosta. Wymyślamy sobie tytuł, w polu tutaj tekstowym wpisujemy liczby, wybieramy sobie szablon, akurat ten tutaj podany jest taki najbardziej ekonomiczny, nie wymaga kolorowego tuszu, no i później idziemy do następnego etapu i jednorazowo możemy sobie dla całej klasy takie bingo wydrukować. I co później? Mając już gotowe, czyli dzieci mają przed wydrukowane u siebie karty bingo, możemy albo działania, albo losować działania przygotowane na karteczkach, albo też możemy zastosować bardzo lubiane przez dzieci takie koło fortuny. Ja może poproszę o wklejenie linku, Darię. Żebyście Państwo sobie mogli u siebie w zakładce otworzyć to koło fortuny i zobaczyć, jak to działa. Nie wiem, czy już jest, czy widać. Proszę kliknąć na tym linku i takim kołem fortuny pokręcić. Wtedy dzieci, gdy widzą wynik, szukają go u siebie na karcie bingo i albo zasłaniają, albo skreślają, albo też stosuje takie tabliczki schościeralne, po prostu folie, tak zwane ofertówki, w które wkłada się tą kartę bingo i dzieci wielokrotnie mogą korzystać, zakreślając wylosowane wyniki. Jeszcze tutaj na slajdzie też jest podany inny przykład takiego koła fortuny. Jest również bardzo intuicyjne w obsłudze i spokojnie sobie można takie koła przygotować. Można je wykorzystywać wielokrotnie, czyli na przykład link umieścimy na blogu czy na stronie. I wtedy do rozgrzewki takiej matematycznej spokojnie można takie koło używać, nawet niezależnie od tego bingo. Możemy również przygotować już bez generatora, poprosić dzieci o po prostu narysowanie 9 kratek. Podajemy im liczby, narzucamy jak gdyby te liczby, które dzieci wpisują w dowolne pola tabeli. My mówimy działania,
Natomiast dzieci zasłaniają dowolnym żetonem, który mamy jakby w wyposażeniu naszej klasy. Jak nie mamy, to wystarczy nawet karteczka jakaś kolorowa. Zasłaniamy tym pionkiem liczbę i wiadomo, jak ktoś ma w poziomie pionie bądź po skosie, to wtedy woła bingo. Zachęcam do używania tych, może nie folii, nie tabliczek sześciennych, ale właśnie folii, tak zwanych ofertówek. Bardzo się sprawdziły w tym roku, dużo lepiej niż zalaminowane kartki. Można spokojnie, wielokrotnie używać. Kolejnym generatorem, który chciałam pokazać, jest taki generator do tworzenia kart pracy, gdy uczymy dzieci odczytywania godzin na zegarze. Ja może pokażę najpierw przykład takiej karty. Ona wygląda mniej więcej w ten sposób. Natomiast Państwa może poproszę, żebyście ten link też kliknęli, żeby Daria mogła wkleić ze slajdu 28. Ten link to jest taki generator do tworzenia kart pracy. I proszę spojrzeć. Wybieramy sobie, jeżeli Państwu się już otworzyło, to można sobie w zakładce popróbować taki zegar, taką kartę pracy z zegarem otworzyć. I wybieramy tak, wybieramy ilość zegarów na stronie, czy mają być 4, 6, czy też 9. Wybieramy polecenie, czy dziecko ma dorysować wskazówki, bądź też podać godzinę, która jest widoczna na zegarze. Tutaj wybieramy stopień trudności, czyli czy mają to być pełne godziny, połówki godzin, kwadranse, czy też odstępy pomiędzy poszczególnymi godzinami mają być 5-minutowe. Nie wiem, czy u Państwa się otworzył ten generator. Proszę może o informację, bo jeżeli się uda, to naprawdę można w 3 minuty taką kartę pracy sobie przygotować. Możemy też zażądać, żeby nam generator utworzył klucz odpowiedzi. No i później na dole klikamy przycisk Create. Nie jest w polskiej wersji, Pani Joanno, ale jest naprawdę, ja jestem, że tak powiem, wcześniej urodzona i nigdy nie uczyłam się angielskiego, ale z takim generatorem myślę, że każdy sobie poradzi, nawet nie mając żadnych podstaw tego języka. Nie wiem, czy Państwu się udało jakąś kartę pracy stworzyć, bo później może poproszę o wstawienie na taki przygotowany tablet tych efektów pracy. I widzimy, że później w PDF-ie się zapisuje i już jest dostępny. Takich generatorów stosuję trzy akurat. To mamy efekt pracy z tego pierwszego, natomiast tak jest, Pani Aniu, można przetłumaczyć stronę, translator nam pomoże. Proszę zobaczyć, ten też jest bardzo, bardzo prościutki. W tym menu z kolei z prawej strony wybieramy, czy to ma być pełna godzina, czy połówka godzin, czy też kwadranse. I wygenerowana karta wygląda w ten sposób, jest kolorowa. Może troszkę ładniejsza niż poprzednia, ale z kolei potrzebujemy kolorowy tusz. I trzeci typ generatora z kartami to jest tego typu. Proszę zobaczyć, że tutaj w te pola możemy wpisać naprawdę dowolną godzinę, nawet nie wiem, dowolną. To, co nam jest akurat potrzebne. I to jest o tyle ciekawe i to o tyle przydatne, że możemy jakby dostosowywać do naszego poziomu. Prawda? Możemy nawet dla jednej klasy przygotować kilka takich kart. Z pełnymi godzinami, z kwadransami i tak dalej. I podobnie, bardzo podobnie działa jak poprzednie, gdy wpiszemy godziny, które chcemy utrwalać z dziećmi, po prostu naciskamy przycisk print i również zapisuje się jako PDF. Kolejnym takim przykładem jest generator do bingo zegarowego. Bingo, każdy wie, jak działa i bardzo podobny mechanizm tworzenia takiej karty pracy. Po prostu jakby opcje wybieramy nas interesujące, czy mają być pełne godziny, połówki godzin. Wybieramy sobie jakby styl i tutaj również jest kolorowy, niekolorowy. Wybieramy sobie, czy ma być zegar tylko analogowy, czy też może być elektroniczny.
przeróżne wersje tego bingo tutaj można zastosować. Czasami zdarza się, że mamy dzieci, które szybko nam ukończą jakieś zadanie i warto byłoby dla nich przygotować coś, żeby ich zająć, czy jeszcze bardziej rozwijać ich umiejętności. I tutaj może być przydatny taki generator mnożnik kwadratów. I proszę zobaczyć, w tym polu wybieramy, ile ma być wolnych okienek. Możemy też wybrać kompletnie, tak jak tutaj. Wtedy dla siebie, jak gdyby mamy wzór, jeżeli chcemy szybciutko potem sprawdzić, jak dziecko ten magiczny kwadrat rozwiązało. Moim ostatnim odkryciem, może nie moim, ale właśnie w grupie naszej facebookowej ktoś podrzucił link do takiego niebieskiego dla dzieci o nazwie Trimino. Może pokażę efekt pracy z tym generatorem, wygląda tak. Tutaj już mamy Trimino ułożone. Mimo, że jest w języku angielskim, to podobnie jak wszystkie poprzednie, jest bardzo proste w obsłudze. Wybieramy po prostu ciągę, wybieramy, ile ma być elementów w tym Trimino, czy 9, 12, czy 24. Później można też wybrać kolor, jeżeli jak gdyby mamy ustalony już wygląd naszego Trimino, to wpisujemy iloczyny, ilorazy, to co chcemy akurat z dziećmi ćwiczyć i wtedy proszę zobaczyć te dane w sąsiednich okienkach, czyli tu bardzo mamy 4x5, 20 i tak dalej. I tutaj tych części w zależności od tego, co wybraliśmy. Tu akurat wybrałam 12. Mamy 12 elementów tej naszej gwiazdki, więc musimy wymyśleć 12 działań z wynikami. I gdy te dane sobie wprowadzimy, klikamy, to z kolei jest po niemiecku, po angielsku, jeszcze gorzej chyba, klikamy przycisk tutaj u dołu i plik streamina automatycznie zapisuje się nam na dysku. Możemy wydrukować. Wtedy dajemy każdemu dziecku taką kartę, którą ono sobie tnie, układa i wkleja do zeszytu, ale możemy też takie trimino sobie zanimować, kilka na przykład zrobić w zakresie, nie wiem, tabliczki mnożenia do 100 czy do 50 i możemy korzystać z tych wzorów. Ostatnio opracowano taki prościutki generator do kodowania. I może znowu zacznę troszkę od końca, czyli znowu pokażę efekt takiego pracy z tym generatorem. I proszę zobaczyć, wymyślamy sobie jak gdyby kształt, który dziecko ma odkodować. Dowolny, używając tych kolorów. Po prostu klikamy w okienka. W efekcie otrzymujemy kartę, dziecko otrzymuje taką kartę i tutaj przy każdym kolorze jest jakby adres komórki, który musi zakolorować wraz z kolorem. I tutaj taki prosty przygotowałam. To również można wykorzystywać na innych edukacjach. Na przykład moi uczniowie otrzymali taką kartę i taki motywator do czytania. Za każde 5 minut czytania może sobie pokolorować jedno okienko i potem przynosi do klasy już gotową pracę. Wszystkim znane zapewne gry planszowe. Możemy rozpoczynać od naprawdę najprostszych i tutaj również można na przykład zakrętki wykorzystać, dziecko wytycza jakąś trasę i od najprostszych ściganek, czyli te ściganety po prostu rzucamy kotką, przesuwamy się, tak? Jeżeli nie chcemy sami, czy nie chcemy, żeby dzieci robiły, czy też nie mamy czasu i nie chcemy sami tego tworzyć, również jest dostępny generator do... Może nie zupełnie generator, to jest po prostu stronka, z której możemy pobrać
gotowe plansze. Tutaj dałam przykład takich dwóch, są jeszcze inne. Natomiast jeżeli będziemy z dziećmi pracować nad taką grą, możemy dopasować do fabuły, powiedzmy, może być jakaś tematyka świąteczna i do tej prostej ściganki możemy dodawać kolejne elementy, na przykład umieszczać chmurkę ze sznureczka jakiegoś kolorowego i w niej jakieś żetony. I dziecko idąc, stając na przykład na tym polu, zabiera sobie te żetony, na koniec gry sprawdzamy, kto ma najwięcej. Możemy dodawać jakieś przeszkody. Możemy wymyślać, nie wiem, że na tym polu zabiera żetony, na tym polu stając musi podać wynik działania. Jeżeli jest dobrze, to może zostać, jeżeli nie, to na przykład wraca na pole poprzednie. I one same wymyślą, co chciałyby na takiej grze planszowej umieścić. I tutaj dla Państwa zamieściłam i to także będzie potem do pobrania, taką gotową grę, wygenerowaną również w generatorze gier planszowych, gdzie sami możemy wymyślać tematykę, dobierać obrazki. Tam jest taka baza jakby danych, baza obrazków. Z tej ich biblioteki możemy wybierać nas interesujące, a dodatkowo na tej grze pisać polecenia. Ta gra, która tutaj jest pod tym linkiem, ona jest do edycji, czyli Państwo teraz w okresie przedświątecznym będziecie mogli albo dopisać sobie jakieś swoje pomysły, albo też usunąć któreś, zamienić i tak dalej. Tutaj też jeszcze chciałam pokazać wymyśloną przez panią Jolę Okuniewską prostą grę, do której wykorzystamy zwykły, takich większych troszkę rozmiarów spinacz. Wystarczy nam ołówek, czy też kredka, umieszczamy na tym spinaczu i po prostu kręcąc spinacz nam ląduje na którymś polu. I tutaj świetnie też sprawdzi się taki talerzyk papierowy, który pokazywałam poprzednio, gdzie trzeba wtedy, kiedy dzieci nie będą kolorować pola z wynikami, tylko na przykład zapisywać sobie w zeszycie. Natomiast ta plansza, podobnie jak wszystko poprzednie, będzie do pobrania pod zamieszczonym linkiem. Przygotowałam również dla Państwa różnego rodzaju zabawy, w tym sporo zabaw ruchowych. Niektóre będą się pojawiały tutaj za chwileczkę w filmach, a wszystkie są dodatkowo opisane w takim dokumencie tekstowym, który będzie dostępny i tam można przeprowadzić zabawę u siebie, bądź ją zmodyfikować, czy dopasować do swoich potrzeb. I taki jeden z filmików za chwileczkę sobie zobaczymy. Bardzo prosta zabawa, potrzebujemy jedynie rolki po papierze toaletowym. I ćwiczymy taką też koncentrację bardzo dzieci. Kładą rolkę pomiędzy sobą w takich mniej więcej równych odległościach i prowadzący ustala zasady, na przykład mówi tak, łapiemy rolkę tylko wtedy, gdy wynik mówionego przeze mnie działania będzie parzysty, czy też nieparzysty. Albo mówimy iloczyny z tabliczki mnożenia i zadaniem dzieci jest złapać tylko wtedy, gdy wynik podany przez nauczyciela jest prawdziwy. Może zobaczymy sobie, jak to wygląda. Teraz widocznie widzą Państwo? 7 razy 5 równa się 35. 9 razy 4 równa się 36. 8 razy 7 równa się 56. 42 przez 7 równa się 8. 5 równa się 64 przez 8 równa się 8. Ale ja myślę, że 10 równa się 5. 42
2:17. I teraz parzyste, nieparzyste, zadaniem trzeci je złapać. Wtedy sobie wynik jest parzysty. 68 dodać 43. 57 dodać 53. Tak, myślę, że wiadomo, o co chodzi, prawda? Zasada jest czytelna. Dzieci bardzo lubią tę zabawę. Nie wiem, czy Państwo próbowaliście kiedyś zabawę czółko. Różne jej modyfikacje można spotkać w sieci. U mnie zabawa polega na tym, że grupę dzielimy na zespoły trzyosobowe, przy czym w tej trójce dobrze, bo to jest jedno dziecko bardzo dobrze liczące, które jest jakby takim sędzią w tej rozgrywce. I para dzieci przykłada do czoła kartę z liczbą w taki sposób, żeby tej karty nie widzieć. Powinny widzieć tylko kartę osoby siedzącej naprzeciwko. Natomiast prowadzący, czyli ten nasz tutaj sędzia, podaje wynik i wtedy dziecko, patrząc co sąsiad trzyma przed sobą, powinno podać liczbę znajdującą się na jego karcie. Może też spróbujemy uruchomić. Zobaczymy, jak zadziała. Zabawa lubiana przez dzieci, wielkie emocje wzbudzająca. Proszę zobaczyć, biorą karty, przykładają. Myślę, że wiadomo, o co chodzi, prawda? I tutaj też w zależności od poziomu klasy, czy w ogóle od klasy, różne poziomy trudności. Dobrze, będę ściszać głos. Okej. Rozwijam mózg, to chyba nie każdy, nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak bardzo dobrze wpływa ruch na nasze dzieci. I tutaj taka fajna też zabawa, myślę, na koncentrację. I teraz bym poprosiłabym Darię, żeby wkleiła link do tej zabawy. Powieści, o co tutaj chodzi. Po prostu za przysłoną dzieci mają jakieś kolorowe przedmioty. W moim wypadku to były kulka takie do serca. Teraz uruchomię film. Natomiast zadaniem dzieci było jakby odtworzenie tego wzoru. Gdy udało się dzieciom ten sam kolor po przeciwnych stronach tej jakby barykady utworzyć, to dziecko, wyznaczone dziecko układa woreczek bądź też inny jakiś znaczek. Może rozłączę, czym to będzie. Troszkę się to... To jest troszkę podobne, tak, do Mastermind. Nie wiem, czy tutaj
zasada jak gdyby jest zrozumiała? Ja myślę tak, faktycznie do wszystkich tych filmików będą umieszczone linki i być może Państwo lepiej jak na spokojnie sobie zobaczycie, skoro ta platforma nam troszkę tutaj kaprysi, jak mówi Daria. Ale zasada tej zabawy jest prosta. Za przesłoną ustawiamy 4 przedmioty w dowolnych kolorach. I jakby komplet takich samych przedmiotów mają dzieci biegnące, ustawione w rzędach i pojedynczo przybiegające. I ich zadaniem jest jakby odtworzyć ten wzór ułożony przez nas. Jeżeli któryś kolor przedmiotu się zgadza, to wtedy dziecko, które jest takim sędzią, umieszcza na tej przesłonie punkcik woreczek. Myślę, że worki się tutaj dobrze sprawdzą. Może wróćmy do naszej prezentacji, skoro może wszystkie linki będą udostępnione i na koniec Państwu prezentacji. Prezentacja znajduje się na dysku Google i będzie można w każdy z tych linków sobie kliknąć. Wtedy myślę, nie ma potrzeby przesyłania na maila. Nie, dzieci nie widzą tego, co jest za przesłoną. Widzi to tylko ten chłopczyk czy ta dziewczynka, która tutaj jest takim sędzią. Wykorzystają te dzieci na przykład po prostu w tym ruchu. I proszę zobaczyć, jeżeli uda im się ułożyć w tym samym kolorze przedmiot, no to ten nasz sędzia kładzie woreczek. Jeżeli pojawią się 4 woreczki, to znaczy, że cały ten wzór został odtworzony prawidłowo. To również zależy od tego, co mamy. To mogą być albo worki, albo nawet kartoniki jakieś zalaminowane, dowolne, myślę, przedmioty, bo również były w tych kilku kolorach. Oczywiście nie takie, jakie tutaj są podane, mogą być dowolne. Więc spróbujemy może otworzyć kolejny filmik. Ta zabawa, którą tutaj Państwo zobaczycie, ona jest opisana jest w tym pliku tekstowym zabaw, o którym mówiłam. I polega na tym, że w sali rozłożone są karty. Ja wykorzystałam zwykłe karty takie do gry. I zadaniem dzieci przychodzą sobie przy muzyce, w rytm muzyki. Natomiast na przerwę w muzyce wyznaczone czy też wylosowane dziecko podnosi kartę z podłogi i jego zadaniem jest podać działanie pasujące do tego wyniku. Teraz Państwo sobie możecie sami, mam nadzieję, że to wideo jest widoczne, każdy będzie miał możliwość zobaczyć u siebie, może tak będzie prościej i wygodniej. I może tylko nie całość, ale może fragment proszę sobie zobaczyć. Tak. Tak, wiedzą, że to są te same przedmioty, tylko że jest inne ich ułożenie. Nie wiem, czy Państwo oglądacie ten filmik z tej zabawy, o której mówiłam przed chwileczką? I też myślę, że wystarczy fragment, kilka tylko kadrów, żeby wiedzieć mniej więcej, o co chodzi. Natomiast ta druga zabawa... Aha, Pani Agnieszko, czy... Ja myślę, że jak nie teraz, to będzie można później sobie zobaczyć. Będzie takie... To proszę zobaczyć może tą zabawę, która jest pod podanym kolejnym linkiem. Tutaj z kolei dzieci odkrywają leżące przed nimi karty. Zadaniem jest podać wynik i znowu mamy takich sędziów, czyli dwoje dzieci, które stwierdzają poprawność działania uczestnika. I zadaniem dziecka jest pobiec do tunelu, przejść tunel, wrócić do swojego rzędu i wtedy startuje kolejne dziecko. I
Nie wiem, czy oglądacie Państwo? I tak jak powiedziałam, wszystkie te zawody, które są umieszczone, wszystkie zawody, które są umieszczone nie działa. Czyli Pani Beato, link nie działa? I takie, tego typu zabawy dowodzą, że matematykę możemy ćwiczyć również na zajęciach ruchowych. Ja myślę, że Państwo możecie, inspirując się tymi przykładami, możecie spokojnie wymyślać jakieś swoje pomysły, czy też modyfikować te zabawy. Tutaj wykorzystałam w tym filmiku, w tej zabawie zaprezentowanej w tym filmiku, wykorzystałam klapki na muchy, takie łapki. I tu z kolei dzieci biegną do wyznaczonej linii i umieszczone są wyniki. Natomiast dziecko, czy też nauczyciel prowadzący, ma kartoniki z działaniami. Pokazujemy to działanie, dzieci biegną. Kto podbiegnie szybciej, uderza łapką, klapką na muchy, uderza właściwy wynik. I wtedy przed tym rzędem, przed tą grupą prowadzący kładzie tą kartę i w ten sposób też przeliczamy zdobyte w drużynach punkty. Nie wiem, może spojrzymy na chwileczkę na ten filmik, czyli poproszę Darię o ten o wklejenie tego linku ze slajdu 48. No właśnie. Myślę, że czasami lepiej zobaczyć niż tylko słuchać. I tak jak powiedziałam, tego rodzaju zabawy możemy sobie spokojnie modyfikować, dostosowywać do swojej klasy, do ich poziomu. Natomiast kolejny filmik, podobny jest, nie wiem czy Państwo znacie zabawę wróble wrony. Dzieci stoją na linii, drużyny stoją plecami do siebie. I tutaj ustaliłam, że jedna grupa to są parzyste, a druga grupa nieparzyste. I na przykład mówię działanie 45 plus 15, wynik jest parzysty, wtedy uciekają dzieciaki, które są w grupie parzyste, a łapią je parzyste. I złapane przez nich osoby przychodzą do drużyny przeciwnej i tak na zmianę. Mówimy różne wyniki, mówimy różne działania, natomiast zadaniem dzieci jest szybciutko obliczyć, zdecydować, czy ten wynik jest parzysty, czy nieparzysty, czy mają uciekać, czy też mają gonić. To może jeszcze ten link poprosimy. I też przez kilka jakichś kadrów, przez kilka sekund, kilkanaście, proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. No tutaj dzieci może dobrze liczyły, ale nie były zdecydowane, czy mają gonić, czy uciekać. Było dużo, dużo zabawy, dużo śmiechu, a wiadomo, że pozytywne emocje odgrywają ogromną rolę w edukacji. Tych filmików jest troszkę, będą, czy są dostępne cały czas na kanale ten YouTube, do którego tutaj też jest podany link. I może ostatnia zabawa, działająca tak jak kółko krzyżyk. Myśmy bawili się ludziom podczas obchodów Dnia Misia. Dzieci miały trzy misie były białe, trzy misie brązowe. Jak gramy w kółko i krzyżyk, zadaniem drużyny były równie szybsze ujrzenie misiów w perzynie, w pionie, bądź w skosie. I może ten filmik sobie Państwo też zobaczycie, bo ładnie zastosowania, jeżeli oczywiście to nie muszą być misie, stosuję zwykłe obręcze, takie tak zwane hula hopy,
i woreczki w trzech kolorach. Każda drużyna ma trzy woreczki, czy też trzy dowolne przedmioty w innym kolorze. Ich zadaniem jest szybkie ułożenie i tutaj już dzieci obmyślają różne strategie, już potrafią jakby blokować przeciwnika. Jeżeli tym pierwszym trzem osobom nie uda się ułożyć poziomo, pionowo czy skośnie, to kolejny zawodnik ma prawo przełożyć ten przedmiot, ale może przekładać tylko przedmiot ze swojej drużyny i może to zrobić raz. No i biegają tak długo, aż któraś drużyna uzyska trzy w linii poziomej, pionowej czy skośnej. Filmik, mam nadzieję, już Państwo sobie tutaj kliknęliście i oglądacie. Tutaj jest na dużej sali, ale z powodzeniem stosuję tę zabawę też na małej takiej salce. Jest wtedy mniej miejsca, ale przeprowadzić też się da, nawet na korytarzu, czy później jak będzie ciepło, to spokojnie na podwórku. Obejrzeliście Państwo? Dobrze, to myślę, że spokojnie możemy sobie przejść dalej. Proszę zobaczyć, tutaj pozwoliłam sobie zamieścić kilka obrazków, kilka zdjęć, takich prostych również pomocy, które możemy u siebie wykonać. Bardzo podoba mi się na przykład ta pomoc, kiedy w okienka, tutaj widzimy akurat związane z nadchodzącymi świętami, w choinki włożony jest wynik, czyli mamy wszystkie wielokrotności liczby 2, tutaj wielokrotności liczby 8. Wspaniale można też wykorzystywać klocki Lego i to zarówno do porównywania liczb, jak też w tabliczce mnożenia. Nie sądzę, być może macie Państwo w klasie Lego, ja na przykład nie, ale zawsze można jakieś z domu wypożyczyć na chwilę i przynieść, jeżeli nie na lekcję, to na przykład na zajęcia wyrównawcze. Jeżeli wpiszemy sobie wyszukiwarkę Lego w matematyce, to otrzymamy takie dobre wyszukiwania, jak te Lego wykorzystać. Tutaj proszę spojrzeć z papierowego talerzyka. Możemy po nacięciu i zagięciu tych poszczególnych elementów wykonać sobie pomoc do tabliczki mnożenia. Czyli tutaj wszędzie mamy wyniki mnożenia przez 2. Oczywiście można to dowolnie. Ostatnio koleżanka moja z grupy wykonała sobie taką pomoc, wykorzystując jakby z kartonów po mleku bądź też po soku, wykorzystując zakrętki. Razem z tym jakby plastykiem takim. Można to spokojnie oderwać. Próbowałam, łatwo się odrywa. Klejem na gorąco czy magikiem można sobie przykleić na jakiś sztywny karton. I tutaj piszemy działanie. Na zakrętkach wynik. Oczywiście odkręcamy te elementy. Dzieci wyszukują i przykręcają. Przy czym proszę spojrzeć, matematyczka moja w szkole przestrzegała mnie, żeby nie używać w mnożeniu znaku x, tylko kropkę, bo wiadomo, x oznacza w matematyce niewiadomą i żeby dzieciom nie utrwalały się jak gdyby te znaki. Tutaj jeszcze mamy takie szczypczyki, jakieś też wytłoczka po jajkach i przyporządkowanie do liczby odpowiedniej ilości elementów. Tutaj zamieściłam kilka takich sprawdzonych miejsc w sieci, z których korzystam w zasadzie ciągle. Być może znane Wam jest już Państwu zamiast kserówki. Tak? Zamiast kserówki zamieszczone są przeróżne zabawy z podziałem na edukację polonistyczną, matematyczną, jakieś inspiracje plastyczne. Druga taka stronka to kostki na matmie, gdzie zamieszczono z podziałem na poszczególne klasy, zamieszczono przykłady przeróżnych prostych gier matematycznych z wykorzystaniem kostek do gry. No i takim niewyczerpanym źródłem pomysłów to jest Pinterest.
Nie wiem, czy znany jest Państwu Pinterest? Tam rzeczywiście można urzęznąć na długie godziny i pod tym linkiem będą Państwo mogli skorzystać ze stron, które zgromadziłam, które dotyczą wyłącznie edukacji matematycznej w klasach oczywiście 1 i 3. Co jeszcze nam się może przydać? Mogą przydać się nam stopery. Ja może nie mam tego tam linka, ale poproszę Darię o wklejenie w czacie tego linku do stoperów. Możemy z takich stoperów korzystać na matematyce, gdy na przykład, czy też na innych zajęciach, gdy chcemy ograniczyć dzieciom czas wykonania jakiejś czynności i te stopery są przeróżne, są wiosy, są ślimaczki, są gasnące świece i tak dalej. Poproszę o wklejenie tego linku. I Państwo u siebie w zakładce otwórzcie tę stronę i zobaczcie, jakie przykłady tych stoperów. Aha, nie wysłałam tego, to wtedy ja w takim razie, jeśli Państwo pozwolicie, to ja tego poszukam. I już go wklejam. Proszę sobie kliknąć na ten link i zobaczyć, jakiego rodzaju stopery, czy timery, czy jakkolwiek by je nazywać, jakiego rodzaju timery możemy wykorzystać. Nawet jest taki fajny świąteczny. Nie wiem, teraz chyba u mnie coś się zawiesiło.
Nie wiem, czy już się pojawiło. Tutaj ktoś pyta, czy stopery, czy tenery nie odciągają uwagi dzieci. Początkowo tak. Ale jak będziemy je stosować systematycznie czy częściej, to po prostu przyzwyczajamy się jak gdyby do tego widoku. Czy mnie już teraz widać i słychać? Jak? Teraz widać? No, musiałam wyjść i wejść z powrotem, także przepraszam bardzo za niedogodności. Nie mam pojęcia, co tutaj się... O, to super, cieszę się bardzo. Tylko mnie z kolei teraz zniknęła moja prezentacja. Daria, proszę o pomoc. Nie widzę prezentacji. Uwaga, uwaga. Na razie widzę slajd tytułowy, sekundkę. Widzę slajd 54. No nie mogę dalej ruszyć, bo nie mam widoku mojej prezentacji. To może zanim się pojawi, to proszę zobaczyć. Przygotowałam taki padlet na stworzone przez Państwa, mam nadzieję, przed chwileczką triki. Więc poproszę Darię może, ponieważ dalej jedzie ze swojej prezentacji, poproszę Darię o wklejenie tego linku, tego linka do padletu. Daria, mogę prosić? No właśnie, mamy slajd 54, ale nie mamy żadnego innego. Dalej nie widzimy. To może proszę w międzyczasie... O, teraz mamy końcowy. Końcowy slajd tylko mamy. To może ja prędziutko poszukam w takim razie tego linku. I poproszę Państwa o otwarcie sobie w zakładce tego tableta. O, jest link do padletu, ale prezentacji dalej nie widzę, więc poradzimy sobie przez chwilę może tak. Jest tablet, tak? I klikając na plusiku, klikając na różowym plusiku, bardzo proszę w nazwie napisać swoje imię i dołączyć ten utworzony w generatorze plik. Myślę, że kilku osobom się udało się stworzyć taką kartę pracy. No bo stoję na tym slajdzie 54 i żadnego innego niestety nie mogę zobaczyć. Czy Państwo widzicie ten padlet? Czy udało się otworzyć padlet? To proszę spróbować zamieścić ten utworzony przez siebie plik. Mam nadzieję, że komuś się udało. Proszę spróbować na tym padlecie ten swój plik zamieścić. Klikamy na plusiku, w nazwie piszemy swoje imię i później dołączamy zapisany na dysku swojego komputera plik. Daria, nie widzę mojej prezentacji w ogóle. Widzę tylko ten slajd 54. Da się coś z tym zrobić? Teraz widzę pierwszy. I ostatni. Pięćdziesiąty trzeci poproszę, jeżeli się da.
No właśnie. Widzę tutaj u siebie na zakładce, że Państwo wpisaliście się. Proszę jeszcze, czy komuś udało się utworzyć jakąś kartę pracy, na przykład z zegarem? Jeżeli tak, to można spokojnie ją sobie tam zamieścić. Nie wiem, czy znowu się przypadkiem mogę się zawiesić. Nie wiem, czy jest teraz dobrze, bo może te wiatry wynoszą od kierowskiego i to po prostu wyrzuciłam z pokoju, bo po raz kolejny musiałam wyjść i wyjść ponownie. Trudny dzień faktycznie. Szanowni Państwo, na slajdzie, który mam nadzieję jest widoczny, myślę, że jest widoczny. Mamy kolejne linki do tego, co może nam się w codziennej naszej pracy przydać. Na zmiany testopery, które już Państwo sobie zobaczyli jeszcze do pracy. Nie tylko te prezentowane tutaj podczas webinaru, ale również inne. Rewelacyjna, myślę, w praktyce szkolnej będzie to rozszerzenie do aplikacji, do przeglądarki Chrome, gdzie mamy geoplany, oś liczbową, mamy liczebło i naprawdę wiele innych. Możemy sobie takie rozszerzenie dodać do przeglądarki Chrome i mieć je zawsze pod ręką. Wystarczy tylko sobie kliknąć, korzystając z internetu. Zamieściłam link do poprzedniego webinaru, być może ktoś, do prezentacji z poprzedniego webinaru, być może ktoś już nas tutaj oglądał i jest również link do webinaru, do prezentacji aktualnie pokazywanej, więc Państwo będziecie mogli sobie, klikając ten link, otworzyć ją na dysku Google i swobodnie z niej korzystać. Nie zrobiliśmy z powodu tych trudności takiego na początku, i bardzo bym prosiła, żeby na niej zaznaczyć, skąd tutaj przybyliście, czyli mniej więcej, o super, pojawiają się kropeczki, czy sprawdzimy, która część Polski jest najbardziej aktywna może. Czy to będzie południe, czy północ? No, jak widzimy, robi się szybko zielono. Nawet moje okolice widzę niedaleko, z południa też ktoś się pojawił. Świetnie. Dobrze, i może już tak... Może już tak na zakończenie, ponieważ jesteśmy w okresie takim przedświątecznym. Świetną aplikacją do wykorzystania na edukacji matematycznej jest kryzys. Mamy konkretny z Państwa zmiany. Czyli taka aplikacja do tworzenia własnych quizów umożliwia nam szybciutkie sprawdzenie
znowu słyszę jakieś problemy. Aha. Dobrze, to może wróćmy jeszcze na sekundę. Czy teraz słychać? Mówiłam o Quizizie. Czy znany jest Państwu Quiziz? Przygotowałam taki o tematyce świątecznej, być może nie jest specjalnie związany z matematyką, ale może pozwoli Państwu popatrzeć, jakie możliwości są tej aplikacji. Możemy szybciutko zebrać jakby informację zwrotną od uczniów. Zapisywane są raporty, do których mamy stale wgląd, możemy je przysłać rodzicom i tak dalej. Także bardzo bym prosiła, żebyście Państwo kliknęli w ten link. I uruchomi się okienko, w które wpiszemy kod gry. Ten kod właśnie teraz podaję. Po założeniu konta możemy różnego rodzaju quizy matematyczne dla naszych uczniów przygotowywać. I tak jak mówię, mamy do nich później stały dostęp, możemy wielokrotnie z nich korzystać, możemy też stosować jako zadanie domowe. To, co Państwo za chwileczkę rozwiążecie, to ma właśnie taką opcję zadania domowego, gdzie ten quiz może być aktywny przez tydzień, dwa, bodajże do dwóch tygodni, czy troszeczkę ponad dwa tygodnie. Czy udało się otworzyć tę stronkę? Wpisujemy ten kod podany tutaj 413199. I ten quiz będzie aktywny do 24 grudnia, więc jeżeli Państwo chcielibyście ze swoimi uczniami skorzystać, to można w szkole, czy to na komputerach, w pracowni komputerowej, czy też na tablicy interaktywnej, można sobie uruchomić i z dziećmi się w ten sposób pobawić. A przy okazji, jeżeli spodoba się ta aplikacja, to zachęcam do założenia konta i tworzenia dla uczniów matematycznych quizów. Proszę może o informację, czy udało się, czy odpaliła ta gra? Możemy też przygotować sobie plansze, które ukazują się przy odpowiedzi dobrej czy też złej, tak zwane memy. Ja przygotowałam swoje, bo te nie zawsze mi się tam podobają. Gramy, więc jak Państwo sobie zagracie, nie trzeba oczywiście tej gry kończyć. Można dojść do końca, ale nie trzeba. I tam można przygotować albo dwie odpowiedzi, albo trzy, maksymalnie cztery. Także na przykład proste działania matematyczne, albo krótkie zadania tekstowe z podaniem właściwej i niewłaściwej odpowiedzi. Możliwości programu są ogromne. Mam nadzieję, że Państwo sobie z nimi skorzystać. Najlepsze tej aplikacji jest to, że w Excelu zapisują nam się wyniki uczniów. Czyli widzimy, co, na które pytanie dziecko odpowiedziało źle, w którym popełniło błąd. Zatem po skończonej grze samo dziecko widzi wszystkie swoje odpowiedzi, widzi też błędy, które popełniło i przy kolejnym na przykład skorzystaniu z gry może po prostu tego błędu już nie popełnić drugi raz. Także gorąco polecam, bo lubiana przez dzieci, szybko do przygotowania. W poprzednim linku do prezentacji z tego pierwszego mojego webinaru jest taka krótka instrukcja, jak taką grę sobie przygotować, taki quiz. I tutaj
tutaj na ostatnim slajdzie pozwoliłam sobie zamieścić linki do prowadzonych przeze mnie blogów, jak również maila. Jeżeli będzie taka potrzeba, to chętnie odpowiem na jakieś pytania, czy dopowiem coś. I taka moja ostatnia prośba, żebyście Państwo tutaj mimo tych trudności może jakoś uda się dobrnąć. Coś nie lubi nas dzisiaj ten internet. Proszę. Po raz kolejny zrobiło się czarno i zniknęło. Bardzo proszę jeszcze, żebyście Państwo ten ostatni już dzisiaj nie kliknęli i króciutkie jakieś swoje uwagi zamieścili. Po prostu klikamy w pole tekstowe i naciskamy Enter. Tam jest ograniczenie ilości znaków, więc nie trzeba się rozpisywać, wystarczy jakiś, nie wiem, wyraz, bądź też dwa. Nie wiem, czy jeszcze byłam, że tak powiem, tutaj obecna, kiedy pokazywałam ten ostatni slajd, gdzie zamieszczone są linki do prowadzonych przeze mnie blogów i mój adres mailowy, na który można w razie potrzeby. W razie potrzeby napisać, to naprawdę ostatnie. Już mam nadzieję, że dotrwamy jakoś do końca i będę za chwileczkę znowu miała zniknąć. To jeszcze na zakończenie chciałam życzyć Państwu spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt i samych pomyślnych i udanych dni w nowym roku. Przepraszam za niedogodności, za linki, tak jak powiedziałam, wszystkie linki znajdują się tutaj. Proszę zobaczyć. Może wkleimy. Jeszcze szybko poszukam tego. Zamieściłam tutaj link do tej prezentacji i myślę, że od razu będzie można kliknąć, proszę nawet sprawdzić, czy to wyświetla. Proszę zobaczyć, jest widoczny link i czy... O, jest, super. I wszystko, co tutaj udało mi się pokazać, bądź też nie udało, wszystko Państwo znajdziecie
znajdziecie w tej prezentacji, łącznie z linkiem do dokumentu tekstowego opisującego te zabawy. No i linki do filmów i podanych stron internetowych. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Myślę, że zakończymy. Spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia i do widzenia.